Poczekaj sekundę, bo mi kicia gdzieś poszła, ale nie wiem gdzie. Aha, dobra. Poczekaj sekundę, bo ona gdzieś mi zniknęła ostatnio. Ty, jakie ja w ogóle drugi kot raz przyszedł do mnie, nie? Do domu. I jechali ze mną jak z dzikim świniakiem tak naprawdę, nie? Kibice. Tam na wiosce już wam wywożą śmieci, czy dalej lipa? Wiesz co, już wyrzucałem, jednak się zmienili, dałem gościowi koszulkę. I powiedział, że wiesz, że już nie będzie problemu, że wszystko co do jednego małego śmiecia, wiesz, wszystko weźmie i wszystko wywiązą. I do tej pory na razie nie narzekam, wszystko jest w porządku, tylko kosztowało mnie to koszulkę, nie? W Zniczu minąłeś się z Robertem, czy graliście? Tam chyba przez dwa sezony byliście w jednym czasie, nie? W Zniczu, z Lewandowskim. No wiesz co, nie wiem czy dokładnie dwa sezony. Poczekaj sekundę, bo ona gdzieś mi zniknęła ostatnio. No ostatnio się robi niebezpieczna, jak sam jestem w domu, nie? Słuchaj, nie no wiesz co, ja nie wiem dokładnie ile byliśmy, ale byliśmy razem z Zniczu, on tam wtedy chyba miał coś z nogą, jakiś problem, bo on przyszedł z Legii, bo tam prezes Znicza go wziął z Legii, no, ale nigdy nie graliśmy w pierwszej lidze razem, nie? Znacie się prywatnie, czy? Tak, no bo graliśmy, wiesz, w drugiej lidze razem i później w kadrze U21. Jak to się stało, że trafiłeś do Nottingham? Tam były jakieś możliwości, miałem... Wtedy pamiętam Nottingham i Watford. Wiesz, ja tu przyjechałem praktycznie na dwa dni, trzy dni i ja nie wiedziałem, że ja podpiszę wtedy kontrakt. Ja miałem, nie wiem, nie za dużo czasu na zastanowienie. Godzinę, dwie, trzy godziny na zastanowienie się miałem i wiesz. I tak jakby miałem wracać z moim menadżerem do Polski, a się okazało, że on wrócił, sam mnie zostawił, a ja nic nie umiałem po angielsku, zero, w hotelu mnie zostawili i zostałem tylko zdany na siebie i telefon. I on mi książkę pożyczył, a ta książka była taka, że nawet jej nie otworzyłem. Taki dramat był, nie? Wtedy. I wiesz, zagubiony taki w nowym mieście, w nowym kraju, nie wiedziałem co zrobić, jak się zachować. Pamiętasz ten 23 lipca 2009? Jak to było z tym pierwszym meczem i bramka w drugiej minucie? To był, wiesz, taki nerwowy. Ja wtedy bez kitu wychodzę na stadion, a tam 30 tysięcy ludzi, a ja, wiesz, nigdy wcześniej nie grałem przy takiej atmosferze i wiesz, oni cały czas u siebie jeszcze w domu graliśmy. Taka wrzawa atmosfera, mi aż ciarki przeszły, jak pierwszy gwizdek, wiesz, był, a później nagle bramka, nie wiedziałem co zrobić, nie? Ludzie tak zareagowali, jakby chcieli zaraz wejść wszyscy na boisko i miał wszystkiać, ale no super moment tak naprawdę, wiesz, tym bardziej fanom jakby Forestu się, wiesz, na początek dobrze pokazałem, no bo oni z derby tak nie żyją, wiesz, to jest coś jak Polonia, Legia, Wisła, Krakowia, coś takiego. No musisz tam dobrze czuć, bo podpisałeś 3,5-letni kontrakt, nie? Ostatnio. Dużo zyskałeś zarobkowo? Doceniają cię tam już? I raczej panowie z Kuwejtu, czy tam wiesz, właściciele z Kuwejtu raczej nie szczędzą złotówki, wiesz, nie obracają złotówki na dwie strony, jak są, jak wiesz, jak wydają na klub. Ale zarabiasz więcej niż na przykład Waliszwili w Polonii? Wtedy, kiedy był? U Wojciechowskiego, czy nie? Powiem ci szczerze, że gdybym nie został w Foreście, to bym więcej zarabiał, o może tak. A powiedz mi, ciebie ściągał Davis? Tak. Bo ty mu tam podpadłeś raz, miałeś taki brutalny faul na Tarbacie, tak? Z QPR grałeś, z Queen's Park Rangers, czerwona kartka i podobno ostro się wtedy wkurzył na ciebie. Miałeś jakąś karę od niego? No ja już dostałem karę za to, dostałem dwie tygodniówki mi zabrali i wiesz, no to więc swoje odbędziłem, trzy mecze nie grałem, dwie tygodniówki, więc można powiedzieć, że byłem stratny finansowo, a później on ze mną nie gadał, nie? Bo pewnie oglądałeś te wszystkie filmy, jakieś tam Green Street Hooligans i tak dalej, to faktycznie tak wygląda jak na filmach, te treningi w Anglii są takie, wiesz, gdzieś tam w błocie utaplani, walczycie w deszczu, prawie się zabijacie na treningach, jak to wygląda? Znaczy powiem ci, że jak ja przychodziłem, nie, to pierwsze dwa lata to praktycznie codziennie grałem we wkrętach i czasem były momenty, że się zastanawiałem, czy ochrania czy nie zakładać, no bo wiesz, bo nikt nikomu nie odpuszcza, nawet można być kolegą, wiesz, ale poza boiskiem, a na boisku każdy walczy o swoje. Kiedyś był właśnie ten chyba Hooligans, był ten film o tych kibicach Millwallu, co nie? To my tam jak pojechaliśmy na Millwall, to powiem ci, że jechali, bo ja tam akurat chyba grałem byłem na ławce tej meczu. I jechali ze mną jak z dzikim świniakiem tak naprawdę, nie? Kibice. Wiesz, bo oni byli normalnie dosłownie 3 metry ode mnie, no to jechali tak jak, no że to niemożliwe, ale nie ma czegoś takiego, wiesz, że kibice nawzajem, wiesz, czy tam leją, czy tam biją na stadionie, czy coś takiego, nie? To podejrzewam, że to starsze czasy, ale jeżeli chodzi o treningi, to jest walka, wiesz, jest walka i nie ma czegoś takiego, że sobota mecz jest i poniedziałek przychodzimy, to taki luźny, tylko od razu jest na noże, wiesz, walka jest jak jest trening, to jeżeli nawet trener zobaczy, że coś jest nie tak i nie ma znaczenia, że grałeś w sobotę mecz,
Jeżeli zobaczy, że coś jest nie tak, przerywa i wiesz, on ma takie zdanie słynne swoje teraz. Czym więcej krwawisz na treningu, tym mniej krwawisz w meczu. Wiesz, i tego się wszystkie trzymamy. I to ci mniej więcej powinno powiedzieć, jak tygodnie wyglądają nasze treningi. Słyszałem, że twoją specjalizacją, specjalnością na boisku są no-look pasy. Prawda? Że lubisz zagrywać? Tak, ale wiesz, to chyba już dawno, bo jak trener Billy Davis przyszedł, jak zobaczył, że wiesz, że ja coś takiego robię, to zatrzymał grę, mówi, wiesz, tak się śmiał ogólnie, coś tam poprzeklinał na mnie, mówi, jeszcze raz będziesz mi to robił, to w ogóle nie będę cię brał pod uwagę na treningi. No i musiałem to jednak wyrzucić troszeczkę, no chociaż w pierwszym sezonie mam taką fajną asystę, wiesz, taką, że akurat nie spojrzałem, wiesz, na zawodnika, gdzie jest, zagrałem mu piłkę, a później przyszedł trener do szatni i nic nie powiedział, zero słowa, wiesz. Wiesz co, bo ten drugi kot chce wejść do mnie do domu chyba. No bo generalnie tak moje największe jakby zdziwienie to są twoje gabaryty, no 170 cm gdzieś tam widziałem w oficjalnych statystykach, niecałe 70 kilo miałeś jeszcze niedawno, nie wiem jak teraz. Jak ty się wpasowałeś w tą ligę angielską? Wiesz, no ja muszę nadrabiać innymi rzeczami, wiesz, no na pewno się nie będę przepichał z tymi wielkimi hamami w obronie, wiesz, gdzie każdy ma po 1,80-1,90 m i zbudowany jak cegła. To na pewno nie, ale jeżeli chodzi, wiesz, o warunki jakby fizyczne, czyli w sensie takim, wiesz, biegowe, to wiesz, no jestem przygotowany dosyć dobrze, bo ja kiedyś uprawiałem lekkoatletykę i wiesz, z tym nie mam raczej problemu. Dużo miałeś takich urazów właśnie stłuczeniowych, nie wiem, jakieś potłuczone żebra, czy jakieś groźniejsze pęknięcia, czy złamania właśnie spowodowane tą ostrą grą angielską? To miałem, wiesz, z żebrami problem, kostki mam na każdy mecz obite. Problemy mięśniowe też miałem, wiesz, ze względu na takie, że trafione kostkę miałem ostatnio przecież kontuzję miesiąc czasu, więc wiesz, co jest najlepsze, kiedyś mieliśmy taką taktykę, wiesz, że tam zaczynali, wiesz, drużyna przeciwna od połowy, nie? I oni mówią do mnie, weź zablokuj tego gościa, nie, tego napastnika, a ten gościu człowieku wyglądał jak murzyn, jak, no nie, nie powiem murzyn, bo nie powinienem, jak taki, wiesz, jak taki typowy bokser, nie? Jak mnie trafił w żebra, to myślałem, że dwa mi złamał i przez 10 minut nie mogłem oddychać. Mówię, aha, dobra, dzięki, fajnie mnie wypuściliście. Najmniejszego puściliście na największego chama i nic nie mogłem zrobić. Kontaktowałem się tam z ludźmi z Nottingham Post, z Paulem Taylorem. Z tego, co słyszałem, to tam w pierwszych swoich dniach czy miesiącach w Nottingham tam dostawałeś jakieś uszczypliwe uwagi od kolegów odnośnie swojego ubioru. O co chodziło? Ale znaczy to chyba teraz, niedawno nawet przyszło, wiesz, bo mamy takie programy, wiesz, swoje. Ja się odegram za to na pewno temu gościowi, co to powiedział, bo wiem, co to powiedział, nie? I wiesz, mamy takie swoje programy tam, wiesz, jak to jest w szatni, kto ostatnio wychodzi spod prysznica, kto się najgorzej ubiera, czy coś takiego. I u nas jest pod strzałem 5 osób, nie? 5. Czyli ja jestem zazwyczaj i tam jest też taki, wiesz, Greg Halford, on jest obrońcą. Jest właśnie Simon Cox, Dexter, jest Blackstock, ja jestem. I tam jeszcze innych dwóch, nie? I tak naprawdę, wiesz, chodziło o to, że on powiedział, że ja się ubieram najgorzej, a on przychodzi na drugi dzień w tych samych dżinsach, co ja mam. Ale wiesz, no, to są normalne takie, wiesz, żarty klubowe, coś takiego i to jest zrozumiałe, nie? Że tak jest i zawsze tak będzie. No właśnie, bo rozmawiałem z Mateuszem Klichem tydzień temu i on mówił, że u nich w Wolfsburgu jeszcze jak grał, szatnia była taka raczej poważna, bo tam mieli Magata za trenera, więc tam jakichś specjalnych żartów, takich dowcipniciów nie było. U was to jest inaczej, nie, tak? No u nas są jaja, no u nas trener przychodzi, wiesz, ten, który jest teraz i mówię, panowie, jak chcemy gdzieś wyjechać na 3-4 dni, to nigdzie nie jedziemy na zgrupowania, tylko daję wam wolne, jedźcie, róbcie co chcecie, wyjeżdżajcie, wiesz, klub będzie o tym wiedział tak naprawdę, bo wiesz, no bo on wie o tym, że musi być ten bilans w piłce, to nie, musi być te super zachowania, czyli najbardziej profesjonalne, ale też jest ten odpoczynek i też, wiesz, zachowanie, żeby w ogóle nie myśleć o piłce, no bo tak... Paul mówił jeszcze, że jesteś tam mega popularny i uwielbiany przez fanów od praktycznie pierwszego dnia, jak się pojawiłeś. Powiedz mi, w czym to się przejawia tak na co dzień? Nie wiem, dostajesz obiady za darmo, ludzie cię taksówkami podwożą za free. Jak to wygląda tam w Nottingham? Wiesz, teraz na przykład jakieś tam piosenki śpiewają czy coś takiego. Nawet jaja są, bo raz widziałem taką kawiarnię o moim imieniu, nie? Radi w kafe, coś takiego, wiesz, się nazywała kawiarnia. I mówię, no nie, no to już jest przegięcie, nie tak naprawdę. A jak z dziewczynami w mieście? Jesteś tam gwiazdą Nottingham, masz dosyć pewnie ostre wzięcie. Nie, no ja mam, wiesz, no kobietę narzeczoną, ja biorę ślub człowieku, ja jestem poważnym człowiekiem, jeżeli chodzi o takie rzeczy, nie?
macie dwa kluby, Notts County i Nottingham Forest, oddzielone tak naprawdę tylko rzeką, tak? Najbliżej położone od siebie kluby angielskie. Przyjechałem tutaj pierwszy raz i graliśmy sparring z nimi, to na stadion przyszło 12 tysięcy ludzi, na sparring. Ja mówię, no nie, no jak tak na każdym sparringu będzie, no to wiesz, to warto przyjeżdżać na mecze tak naprawdę, warto, wiesz, grać te mecze sparringowe. Wiesz, no najśmielsze oczekiwanie moje przeszło ten sparring pierwszy i później tam te następne mecze, wiesz, to wszystko, jak to wyglądało, ile ludzi, jacy kibice. Kiedyś w którymś wywiadzie powiedziałeś, że tam jest taka zasada w Anglii, jak nie pijesz, to dziwnie się na ciebie patrzą. Jest takie społeczne przyzwolenie od klubu, od trenerów, od sztabu, że faktycznie idzie się po meczu czy po treningu na parę głębszych? W sensie alkohol, tak? Tak. Wiesz co, nie, no ale znaczy teoretycznie to jest tak, bo powiem ci, no, że no, piłkarze, no wiesz, no, czasem musisz tą adrenalinę gdzieś wyładować, tak naprawdę gdzieś pójść, wiesz, jak rozładować te emocje gdzieś do klubu, czy coś takiego tak naprawdę. No ale wiadomo, nie można się w cudzysłowie, jak to się mówi, zeszmacić, nie? Że nachlać się i tam, wiesz, tarzać się po ziemi i takie tam, nie? Polska, Ukraina. Co tam się działo? No. Wiesz, muszę cię zapytać, nie dadzą mi spokoju. Wiesz co, zachowaliśmy się troszeczkę jak nieprofesjonalni piłkarze i to akurat nie, no nie wypadało, wiesz, tak naprawdę na kadrze ani rozluźnić za bardzo i jeżeli to mówiłem o tym bilansie, wiesz, że trzeba robić dobre i złe rzeczy, żeby wyszły tak naprawdę wypośrodkowane, no to to był nieodpowiedni moment na to, zupełnie nieodpowiedni, no i wiesz, no i ja wtedy jeszcze byłem, no młodszy dużo, no to było chyba, nie wiem, 5 lat temu czy coś takiego, no to jednak nie umiałem jakby sobie z tym... Dużo ci nie trzeba było, nie? O, to jest następna rzecz, z perspektywy czasu to wiem, że to, wiesz, takich rzeczy się nie robi, tym bardziej na kadrze. No i że nie powinno się tego robić. W ostatnim meczu z Charlton chyba graliście, tak? W Londynie. Bo rozmawialiśmy przed tym meczem. Trener Fornalik pojawił się u ciebie na meczu. Powiedz mi, o czym rozmawialiście? No, o życiu. O piłce, o życiu. Nie, to... Co? Mówił coś o powrocie do kadry? Nie było żadnych ograniczeń. Ja się z trenerem nie znam, wiesz, tylko kiedyś graliśmy, wiesz, między sobą tak naprawdę. Trener powiedział, że wiesz, no ma duży materiał do analizy, nawet, nie wiem, czy nawet powiedział, że jest zadowolony, czy coś takiego, wiesz, że tam bramkę strzeliłem, czy coś i powiedział, wiesz, że patrzy pod kątem kadry, ale tam nic konkretnego nie było i wiesz, też nie oczekiwałem tak naprawdę niczego od niego, żeby mi powiedział, wiesz, że zostanę powołany, czy nie dostanę powołanie, tylko ja i tak będę robił swoje. Jak na piłkarza, zawodnika, masz sporo zainteresowań. Słyszałem, że wędkujesz. Że... Kiedy znajdujesz czas? Dzisiaj mam na przykład dzień wolny, to nie? Mhm. No i dzisiaj, wiesz, jeżeli była tylko dobra... Jak ci taki dzień mija? No na razie rozmawiam z tą godzinę, a wstałem 2 godziny temu, bo chciałem się wyspać, nie? No i... Zaraz cię puszczę. Wiesz co, na basen będę później jechał, a później są mecze, później będę jakieś zakupy, coś tam, nie? Ale nie, jeżeli tylko by była lepsza pogoda, to podejrzewam, że na pewno bym dzisiaj na rybki pojechał, bo jest ten czas wolny, rano o 6 się wstaje, robi się tak zwany termos, kawkę się wlewa i się siedzi do 14-15 na rybkach czy coś takiego. I wiesz, ja to lubię bardzo, nie? Lubię posiedzieć. A sam jeździsz? Czy masz kogoś w klubie? Nie, jeżdżę z kolegą. Nie, jeżdżę z kolegą i też moja narzeczona lubi, wiesz, posiedzieć, popatrzeć i rybę lubi zdejmować, jak jest na tym, no, na haczyku, nie, tak co naprawdę. Lubi? Bo ja jakoś... A rybę zdejmować, okej. No, bo ja jakoś nie lubię, bo mnie to śliskie takie, kurde, nie lubię tego. Ale wiesz, no, jakby była lepsza pogoda, to bym pewnie pojechał, nie? Bijecie się o tą Premier League tak naprawdę już któryś rok. Nie udało wam się w tym jednym barażu, kiedyś grałeś też w tym meczu, chyba 3-2 przegraliście tam, 4-3 jakoś, tak? No i kiedy zobaczymy Radka Majewskiego? W dwóch, okej. Okay. Kiedy zobaczymy Radka Majewskiego wreszcie w Canal Plus, jakiś weekend? No jak puszczą, wiesz... Na boiskach no Premier League. Właśnie, nie, na boiskach Premier League. To już by wydałeś, bo już chciałem powiedzieć, że jak puszczą Championship wtedy. No wiesz, no wszystko zależy ode mnie teraz. Jeżeli naprawdę będę, wiesz, dobrze grał, ci menadżerowie będą robić swoją robotę, no to taki ja mam cel, żeby dostać się do Premier League. A kiedy to będzie, to mi... No ale był od czasów Polonii był jakiś temat drużyny jakiejkolwiek z Premier League? Miałeś jakieś oferty przez ten czas do dzisiaj? No były, wiesz, ale znaczy jakiś tam był temat w pierwszym roku, ale ja w pierwszym roku, wiesz, no tutaj byłem raczej nowy, świeżak tak jakby, więc ja raczej nigdzie nie chciałem, znaczy nigdzie nawet jakby klub nie dopuszczał do siebie jakichś tam, wiesz, rozmów czy coś takiego. Dobra, Radku, to dzięki ci w takim razie wielkie, wytrzymałem cię też bardzo długo dzisiaj. No ale masz dzień wolny, kawkę sobie popijasz, więc mam nadzieję, że zły nie jesteś. Nie, no już wypiłem.
Rozumiem. Dobra, to pewnie na pewno jeszcze będziemy mieli okazję nieraz o czymś tam pogadać. Być może jakiś odcinek specjalny też nagramy, jak wrócisz do kadry. Także obiecuję ci, że wtedy na pewno coś nagramy. Ewentualnie jak wygrasz zakład i będziecie grać w playoffach, a po twoich 6 bramkach do końca Dobra. sezonu. Także dzięki super. Wielkie jeszcze raz. Super, dzięki, że się zarobiłem w takim razie. Trzymaj się. Pozdrawiam, jesteśmy w kontakcie. Cześć. Dobra.